Okej, Tomek, to tutaj jest wejście. Wchodzimy i na początek mamy taki duży korytarz. Tutaj jest sufit. Z tym sufitem też będziemy musieli go wykończyć. Tutaj widzisz, każda ściana jest inna. Ci pokażę, że tutaj będzie trzeba cement, tak jak mówiłeś. Więc my chcemy, żeby te wszystkie ściany były wyrównane. Dobra, to tu jest tak. Tutaj przechodzimy na dół do tak jakby pokoju gościnnego. To wygląda tak. Ciemno jest. It's really dark. Yeah, because you don't point to the light, so if you point to the lens will go dark. So don't point at the windows. Teraz tak, tutaj jest taki duży korytarz ze schodami i tutaj będziemy zaraz chodzić na górę. Widzisz, te niektóre ściany są zrobione tylko, że cegła jest, bo musieliśmy się przebić do cegły, a niektóre ściany są do wyrównania. Okej. Okay. Tutaj jeszcze pokażę, jest łazienka. Teraz idziemy na górę. U góry są dwie pary schodów. To jest bardzo wysokie. Widzisz dziury w ściany. Dlatego na bank będzie trzeba ten cement. Jak ja tu się nazwę, patrzę. And the ceiling. I mean towards the... Not the ceiling itself, but the walls and the roof stuff. Teraz tak. Jak wejdziesz na górę, to są jedne drzwi i drugie drzwi. Najpierw wejdziemy tutaj. Tutaj jest wszystko tak zrobione. Tutaj akurat... Tu jest gonna be a window there? Yes, window. Tu będzie okno, gdzie tą dziurę widzisz. Oni są na jakiś witraż. Teraz wchodzimy. Tutaj będzie nasz pokój gościnny. To wygląda tak. Tędy weszliśmy. I tutaj... Kuliśmy już te ściany, które były tam zagrzybiałe. I te ściany, które już tam ten mur odpadał, wszystko jest tutaj skute. Więc tutaj jest kuchnia, bo to jest tak jakby połączony pokój gościnny z kuchnią. Tutaj są akurat te płyty położone, więc to chyba, nie znam się, ale chyba na to tylko kalk trzeba będzie położyć ten. Kładź, mam na myśli. Z kuchni tutaj się przechodzi, jest łazienka. Nie. Tutaj jest korytarz, tutaj jest toaleta. Tu jest toaleta. Tak ci to nagra, żebyś zobaczył mniej więcej, jak to wygląda. I tutaj będzie prania. I to wygląda tak. Tutaj weszliśmy tędy. Siri. You want to be on the video? I tak to wszystko tutaj wygląda. To jest stara Hawira. Wszystko do roboty jest. Teraz przechodzimy z tych drzwi. Nie wiem, czy sobie tak jest w stanie wyobrazić. Tu weszliśmy po tych schodach. Ty teraz widzę, nagrać to trochę. Weszliśmy po tych schodach. I tutaj teraz wchodzimy po następnych schodach. Tutaj będą zrobione dwa pokoje. I teraz tak. Tutaj od tego wejścia, co ci tu pokazuję, chcemy zrobić ścianę i tam będzie garderoba, bo w tamtym pokoju będzie nasza sypialnia. Ale to jeszcze pogadamy, jak przyjedziesz, co byś mi na tutaj mógł doradzić. I to wygląda tak. Tutaj te pokoje są poprzedzielane płytami. Tu
tutaj są te takie, nie wiem jak ci to pokazać, te ścianki takie działowe zrobione. I to wygląda mniej więcej tak. Everything is dry, ale... Wszystko jest wysuszone. Tutaj jest drugi pokój. Więc trochę tej roboty jest. Tutaj tą tapetę jeszcze do końca, to ja ściągałam. Jeszcze do końca ją muszę ściągnąć tutaj. Ale to ściągnę zanim przyjedziesz. Tutaj były wszędzie tapety takie jakieś stare, po 3-4 warstwy. Tam widzisz, tutaj jeszcze ten pokój jest niedokończony, bo tu musimy ten mur trochę ściągnąć. Tak widzisz, tam jeszcze trochę mokro jest. I ściągniemy te tapety, więc przygotujemy zanim przyjedziesz. No to widzisz, tu właśnie po tych schodach. To jest korytarz. Jeden pokój. To tak wygląda, o. Jeden pokój, drugi pokój i tu jest jeszcze łazienka. The bathroom is actually only that wall, because the rest was gonna be tiles. Tu, here will be the tiles? Yeah, it doesn't need to be... W łazience tutaj będą kafelki, on chce położyć. Maybe he can put the tiles. Tutaj... Jest jedna ściana roboty, druga ściana do roboty. Nie wiedzieliśmy co zrobić za bardzo z tym, z tą farbą, czy to też ściągę, to też nam możesz powiedzieć. Jak tak, to nie wiem jak to ściągnę, to też to ściągniemy zanim się, żebyś miał już gotowe ściany. Tutaj jest dziura, bo tam jest na górze jeszcze miejsce, ale tego nie będziemy na razie remontować. Tutaj będą schody i to zamkniemy po prostu, bo schody już też tutaj mamy. Ja to też ci powiem, schody już tam ktoś ma. Mamy tam poskładane, ale miał nam ktoś robić, ale nie wiem jeszcze jak to będzie z tymi schodami. No więc tak to wygląda. Make it short because it's a big to load it up.